Dzień dobry zza tej brudnej szyby, Siemanko. Przepraszam, ale dojadę właśnie żelki. Co, dzisiaj odpalamy może wszystko, co tutaj stoi. Ciekaw jestem, jak będzie tutaj dzisiaj z głosem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tu jest wpięte, mam nadzieję, że nie będzie trzeszczeć. Nie mam kluczyków do tego i do tego. Muszę pójść po kluczyki. Tu mam chyba kluczyki do białego. Tak, to jest biały, to jest moja R-ka. R-kę moją akurat się akumulator ładuje. I tak sobie pomyślałem, że trochę przepalam te gruzy, bo na przykład VIP nie był palony tak z dobre z 2 miesiące. Popatrzcie, on nigdzie nie jeździł. Tak wyglądają tarcze. Ale to tylko taki, wiecie, nalocik. Tutaj ogólnie coś też kapie, tak jak podejrzewałem, z tego okna dachowego. Tu jest takie okno, którego nie lubię. Czekajcie, muszę wyregulować to, nacisnąć. I to, zacząłem ściągać te takie liny, które, co jest? Tutaj tego kupę leży. One były tutaj, wiecie, dookoła, tu, tam, teraz jeszcze tam są. O, też jest tego do pościągania. No i muszę ten sufit ogólnie ściągnąć. Tutaj też to wszystko będzie do przemalowania. Cały czas nie wiem, czy to wracać do drewna i to szlifować do gołego, potem lakierować, co będzie bardzo problematyczne w zakamarkach wszystkich. Albo po prostu liznąć to wszystko białą farbą i się nie przejmować. Tak chyba zrobię. Trzeba po akumulator pójść do tego. Dobra. Czy ten ma prąd? Czy ten ma prąd? Nie ma prądu. Pytanie, czy ma akumulator? No to różnie bywa. Akurat tutaj był język wgrywany, licznik zmieniany. Walczymy z sasem. A właśnie, tam nie ma kierownicy. Tak to jest u mnie. Tak to jest, o. Wsiadasz. Tutaj coś porozkręcane. A tu kierownicy nie ma. Ciekaw jestem, czy bez modułu sas da się odpalić furę. Bo bez licznika na przykład się nie da, nie? To już wiem, bo tutaj ten czarny, co stoi, to akurat licznika nie miał. Wsadziłem mu od R-ki, od Angola i odpalił. Poduszka powietrzna z SRS, pilny serwis. O, już widzicie, gada już po polsku, nie? Działa. Co prawda świecą mu się wszystkie komunikaty. DSTC, otwarte drzwi kierowcy, otwarte drzwi bagażnika. DSTC wymaga serwis. Czas na planowany przegląd. Sprawdź światła stopu. Tak, bo tam żarówka jedna nie łączy. Ta sama, co mi też czasem w czekoladzie, a i uzupełnij pryskiwacz. Czyli ile mamy komunikatów? Masz 7 wiadomości. Zupełnie, zupełnie jak w starych czasach na telefonach wchodziło tam. Masz tyle i tyle nieodebranych wiadomości. No, gra coś tutaj? Nic nie gra. Aha. A, bo tu jest coś z anteną skopane. No tak, zapomniałem. Także tak. Mam namierzony silnik do tego. 2,4 wolnossące, 170 koni, bo to jest wersja 170 koni, jak się okazało. Tylko trzeba pojechać, bo to do Lublina miał mi ten znajomy chwycić, ale coś ciągle ma pod górkę. Samemu też ciągle nie mam czasu i to tak to właśnie jest. Tutaj butla by się przydała większa, bo ta mizernie mała, ona w ogóle tutaj nie wypełnia tej przestrzeni bagażowej tak jak powinno być. Ja mam wersję 70 82-litrową wsadzoną. 74 litry kiedyś mi się udało zatankować, bo tam jest jeszcze stuningowany trochę ten wielozawór, tak? Czy tak to się tam nazywa? Nie wolno tak robić. Nie wolno, nie słyszeliście tego. To jest ry, to jest ry, to jest ry od Ryszard. To jest Ryszard. Ryszard jest czarny, ma wszystkie czarne szyby. Nie pytajcie, co on tutaj robi. Jest przejazdem. Wnętrze gobi, ale to, co najważniejsze, jest to Ryszard z manuelem. Manuel! Ja też chcieć werce, Manuel! Ja chcieć Manuel. Nie przejmujcie się komunikatami, bo te komunikaty są zapamiętane z tego licznika, nie do tego auta. Working. I tutaj też working, a u mnie nie working. Walczymy z. Walczymy. Walczę ze znajomym.
Próbujemy namierzyć, co tam jest cały czas źle. Moduł wymieniliśmy. Załatwił mi moduł i nadal to jest nie to. Ciągaj płytę. Am! Co to jest? Deep Purple. Głęboki purpur. Halo? Halo? Czemu tu nie chcę zjeść? Tutaj też jest płyta? Szamaj, szamaj. O, tutaj też jest płyta. Tu gdzie nie było płyty? Gdzieś nie było, widzicie, obroty się uspokoiły. Gdzie nie ma płyty? Bo gdzieś nacisnąłem i mi wyszło i teraz o. Potem przycisnąłem. O, loud disk. Am? Tu jest zmieniarka w radiu. Ale to bajer. Musiał być w 2003 roku. Dobra. To jak widzicie działa. Działa sobie Ryszard. Czemu Ryszard? Nie wiem. Tak, tak teraz go nazywałem. Dobra, co, idę po kluczyki do nieruchomości Audi. Nieruchomość Audi jest nieruchomością, bo coś ze skrzynią, znaczy z olejem. Chyba jest po prostu mało. Trzeba by dolać, czekajcie, muszę wyregulować tą kamerę, bo kręcę sobie moją brzydkie po zimie kostkę. Dzięcią się będzie mścił teraz gdzieś tutaj, akurat. A jak? Mam tych drzew tutaj do podgolenia trochę. Takich suchych, wiecie, gałęzi, bo spada dużo tego. Cały trawnik mam zawalony. I co jeszcze muszę przynieść? Muszę przynieść akumulator do tego i przynieść kluczyki do tego i do cytryny. Dobra, iść. Zanim ja tą kamerę ustawię. Dobra, kluczyki. Akumulator tutaj już mamy wsadzony, Peugeot Boxer. Aku jest, patrzcie. Jest aku? Jest. To jest chyba docelowy tutaj, bo taki największy jaki mam. Chociaż nie wiem, czy jak Audi nie pójdzie na części albo w całości gdzieś ktoś go weźmie na części, to czy nie przechwycę tamtego akumulatora. Bo tam co prawda jest Max Gear, ale tamten jest jakiś strasznie ogromnie ma wszystko. Mamy prąd, mamy dużo kontrolek, olej, trzy kreseczki, akumulator i czek się pali. Czek się chyba tutaj palił, o ile dobrze pamiętam. Ale świece gasną. No dzisiaj jest ciepło. W ogóle jakby taka pogoda była, to by wreszcie człowiek trochę porobił, ale właśnie idzie front i ma znowu padać cały tydzień. Więc świetnie po prostu, a dzisiaj tak fajnie było, zresztą troszkę wiaterek wiał, ale ciepło, przynajmniej 8-10 stopni. Dobra, palim dziada, nie gadam. To i maszyna! Czy on stoi na ręcznym, czy nie stoi? Nie stoi, nie zostawiłem go. Na szczęście na ręcznym, bo nie wiem, czy by odpuścił. Nic nie dymi, patrzcie. Coś tam charcia, ale to diesel. Diesel tak mają. Są maszyny dla rolników. Coś tam świszczy trochę, nie dziwię się. Dobra, to jest styczny chyba. O, kierownica się pokryła takim meszkiem. Widzicie? Ogólnie tutaj przez to okno to trochę tutaj jakieś takie zacieki były. W ogóle tutaj gdzieniegdzie zaczyna coś kwitnąć. Będzie trzeba dobrze tutaj posprzątać, a fuj. Dobra. Wsteczny, jedziemy do tyłu kawałek. Jedzie! Do przodu też będzie chciał jechać? Chociaż nie, daj mi kawałek do tyłu. Dobra. I do przodu. Ja bym w ogóle trochę ustawił w innej pozycji. W ogóle nie wiem, czy się nie przejadę w ogóle tym autem. Czy nie wyjadę trochę tutaj autami i nie poprzemieniam, ale
pachnie dieslem. Dieslem pachnie. Fuj. Nie pachnie. Benzynka to ładnie, diesel. Fe. Gnojówka. Dobra, co teraz? Teraz Audi. Lecimy z Audi. Audi robimy cyk. Klucz, scyzoryk. Ciach. Jedną ręką to ciężko, żebym prawie kluczyk rozwalił. Jak to wyciągnąć? Tak się wyciąga, dobra. Czy on pójdzie tak z klemy? Bez dopinania. O, coś tam się zrobiło dziwnego. Dobra. Może pójdzie. Klapę może zostawię. W ogóle widzę wilgoć jakaś. O. A co tu się dzieje? Co tu się odwala? Trochę się przód opuścił. Ale stoi tutaj, w tym miejscu to stoi z, no, dobre 2 tygodnie. Tył stał równo. On się opuścił, czy się coś się tutaj zrobiło? Jeszcze nie wiem. A. Jak trzeba by go otworzyć. Pik. I wszystko się zaświeciło. Wszystkie LEDy, wszystkie. Jakie... Tutaj się te drzwi szerokie otwierają. Ludzie, jaka to jest wygoda. To jest fajne auto. Ja bym chciał mieć takie, tylko nie w takiej wersji Gruz. Boję się tego auta, po prostu nie mam czasu na to auto. No, co bym. Jakbym miał 2 camperów, 3 Volvo do zrobienia, jeszcze smerfetki białej, to bym pewnie robił. Co? Pewnie, że odpala. Co ma nie odpalać? Paliwa nie ma. Wyjeździło się za 100 dookoła kamina. Tak, piszczy wszystko. Tak, wiem, że tutaj masz żarówki, masz... Co tu masz jeszcze? To jest chyba check. Parking visit. Parking break. No bo nie działa z prawej strony. I cię to będzie tak mrygało. Tak jest chyba opuszczenie. Trochę bym pojeździł tym autem, gdyby kurczę chociaż nawiew chodził. No, nie wiem, a nie wiem co jest z nawiewem. A tak diagnozować w ten, to można 500 zł utopić i... A to są pieniądze nie do odzyskania. Fajnie to gada. Bul. Jak to V8. Dobra, niech chwilkę sobie działa. Niech się zagrzeje. Idziemy po następne kluczyki. Co nam zostało? Cytryna. Cytryna nazywana też kamperem. To będzie cytryna. Z tymi takimi kluczykami, które właściciel mi zostawił. Nie wiem, czy od domu, czy od czegoś. Tu. Już dzisiaj w niej byłem. Bo ją otwierałem, wietrzyłem. Nie zamykałem. Prąd jest? Jest. Jest prąd. Widzicie, jaki to jest szeroki ekran? Zupełnie inny niż w VIP-ie, w Peugeotie. Tutaj jest za to ręcznie zaciągnięty. Ale nie, ale jeździłem nie tak dawno. Nie tak dawno, 2 tygodnie temu. Dobra, check left, bla bla bla, komputery. Zakryć jeszcze raz świecę, chociaż ciepło. Odszczała! Odszczała! Puścimy ten ręczny, trochę zjedziemy. Coś drzwi zostawiłem sobie otwarte. Połamie drzwi i będzie tyle. Właśnie, ja bym może Audi chciał wyjechać i chciałbym wyjechać Ryszardem. Nie mam tam miejsca, właśnie nic nie widzę, bo tam mam panel. Dobra. Ale to też pali. Też dałbym się temu zagrzać. Ręczny trzyma. Trzymie. Mamy środę, 16 februari.
Też tutaj problem jest ze światłami. Gdzie to się zrobiło? Ok. Tu jest chyba. A, to są te wszystkie tripy. Gdzie jest komputer? Co jest nie tak? To jest nie tak! Chciałem zobaczyć modę. Nie, to nie to. To nie wiem co. Dobra. To też działa. Co? Erka to akurat nie ma tego akumulatora. Był akumulator też dużo, długo stała. Ja ją jeżdżę co raz na tydzień tak o. Ale ostatnio akumulator taki jakiś niepodładowany był i jak robiłem ostatnio coś dłużej widą, to niski stan akumulatora. No to mówię, no to podładuję. Czekolada to wiadomo tam na zewnątrz. Działa. Działa ona na co dzień. Jeśli jest przed bramą, to znaczy się, że działa. Jak tym Audi tutaj wyjechać, wjechać? Jak to zrobić, żeby to zamienić? Chcę zamienić Audi z tą czarną R-ką. Jakby to zrobić? Trzeba by na trawnik wyjechać. I tak trzeba na trawnik wyjechać, i tak trzeba na trawnik wyjechać. Dobra. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Jak się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zapraszam Was do następnych filmów. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej już tutaj technicznie, że wreszcie ta wiosna przyjdzie, nie mam garażu i wiecie, to tak jest bez garażu, to taka nierobota na podjeździe. 15 godzina ciemno. No, już 16, no powiedzmy. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Haha, żartowałem jeszcze z końcem tego filmu. Jeszcze nie wszystkie fury są odpalone. No nie odpalę Wam smerfetki, bo smerfetka jest gdzie indziej zupełnie. Chociaż może niedługo, właśnie na wiosnę, będzie trzeba się tam też udać, troszkę ją przepalić i gdzieś wokół tam domu pojeździć, żeby ją trochę rozruszać. Ale możemy odpalić białą damę. Tak, to jest nowość. To jest auto, które normalnie nie odpala. Muszę tutaj zmienić takie o-ringi. No takie coś. Oryginalnie was okupione w Volvo. To jest do tych przewodów, które tam idą do chłodniczki, bo jakbyście tam spojrzeli, to tam jest taki pojemnik na olej, który skapuje właśnie z tych o-ringów, które nie wymieniłem i leje po prostu się stamtąd, jak auto działa. No bo działa. Tutaj trochę więcej trzeba było środków ostrożności powziąć. Mianowicie tutaj taka jest rura Spiro, która idzie na... O, znowu się urwało. Za dużo mocy! Za dużo mocy! Tutaj idzie, żeby tak, żeby to wychodzić spaliny tam, a nie żeby mi się tutaj kumulowały w garażu. Bo wiecie, garaż jest nadal zaklastrowany, zapiankowany, tylko te drzwi są odklejone. I uwierzcie mi, że tylko drzwi są odklejone i tutaj gwizda, zimno tutaj! Zimno! Jak są, jest zima, to musi być zimno, jak to mówią. Pompa chodzi, czyli nic chyba Mateusz tutaj nie podpinał. Pompa ABS umilkła. Dobra, cicho, skamy sprzęgło, bo nie chcemy gdzieś pojechać. Ludzie, to sprzęgło to jest tak twarde. Coś będę musiał zrobić z tym sprzęgłem. Chyba mam linkę nieoryginalną. Dobra, działaj! Ale kurczę! Cieczkarnia! Tam hałasuje jakieś łożysko mocno. Niestety muszę wyłączyć, bo nie wiem ile mam oleju. Nie sprawdziłem. Tak na szybko chciałem to odpalić i... No i się udało na szybko odpalić. Ale trzeba z tym olejem zrobić porządek. Olej zaraz będzie wymieniony kolejny raz. Chociaż nie, najpierw spróbujemy tym wyjechać i zrobić jakąś śrutkę, chociażby wokół tutaj nawet domu, czy po podjeździe, żeby zobaczyć, czy wszystko działa oraz co zaraz będzie trzeba robić, bo podejrzewam się, że tam będzie z tyłu trzeba hamulce zrobić, bo one już, jak to auto włożone było lawetą, to już coś tam nie chciały odpuścić, bo... Krzysztof gumki powymieniał, ale
Chyba to coś tam się, coś tam nie poszło zgodnie z planem. Dobra, nie zanudzając wam, bo za długie te wiadomości idą, a niektórzy marudzą, że są za długie, a niektórzy mówią, że są za krótkie. To tak dzisiaj pośrednio zrobiliśmy film. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam was. Cześć. Tak już serio, cześć, cześć.